Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam. Pięknie, wybiła godzina 9, także świetna pora na to, żeby faktycznie rozruszać się od samego rana. Część z Was, ja pozwolę sobie mówić Wy, chociaż wiem, że są też nauczyciele, proponuję taką formę komunikacji. Będziemy się do siebie odnosić w ten sposób właśnie. O, poczekajcie, bo ja tutaj muszę ustawić sobie. Więc będę się do Was zwracać jako Wy, nie będziemy tutaj używać tej formy takiej Państwo. Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale nie mogę się przełączyć na prezentację. Zobaczmy, czy teraz. Dajcie mi znak, czy widzicie moją prezentację z takim logiem StoryLab Pro. Ura, witaj, ja widzę Was na czacie. Dajcie mi znać, czy widzicie moją prezentację. Widzę, że kilka osób już pisze na czacie. Nie, nie widać, niestety nie ma prezentacji. No to zaraz zobaczymy, co się dzieje. Zniknęło mi możliwość udzielenia ekranu. Zobaczmy w takim razie jeszcze raz. Ja zróbmy tak. Dobrze, i teraz pewnie się już zaczyna coś pojawiać. Proszę mi powiedzieć, czy teraz widzicie prezentację? Nie, nie widać. Niestety nie. No to ciekawe. W takim razie ja zamknę to. Dołączę jeszcze raz. Share your screen. No i niestety. W jakiś dziwny sposób zniknęła możliwość dzielenia ekranu. Agata, czy ty jesteś w stanie tutaj pomóc? Dlaczego nie ma możliwości dzielenia ekranu? Wczoraj próbowałyśmy to. No, jeszcze Ja już raz jestem pozwól. z wami. Już się pojawia, poczekaj, już Udało się się. pojawia. Tak, miałam w ogóle wygaszoną funkcję, nie chciała zaświecić się ta funkcja, ale teraz już będzie ok. Dobra. Jeszcze raz to otwieram. Będzie się szybciutko przemieszczać. Dajcie mi znać, czy widzicie moją prezentację. Jest! Ha! Dobra, no fajnie. W takim razie tak, mamy 9:01, czyli jesteśmy całkiem dobrze z czasem. Mamy godzinę na spotkanie. Chciałabym ostatnie 15 minut. Mam nadzieję, że nam się uda poświęcić je pytanie-odpowiedzi. No to może tak, kilka słów o mnie. Kim jestem, co robię, skąd się tu wzięłam? Ja generalnie jestem mega frikiem, jeśli chodzi o uczenie się, chłonięcie wiedzy. Rocznik 73, więc ci, którzy znają matematykę, szybciutko mogą policzyć, ile mam lat. Więc jak już się doliczycie, zdążycie zauważyć, że miałam czas na to, żeby faktycznie pokończyć różne studia. Studiowałam literaturę, studiowałam scenariopisarstwo, także fotografię. No i uczę się w innych różnych fajnych dziedzinach, ale generalnie jestem totalnym nerdem, jeśli chodzi o scenariopisarstwo. Pisałam scenariusze, bardzo dużo scenariuszy napisałam, takich seriali, które prawdopodobnie oglądaliście. Napisałam i współtworzyłam około 1200 wyemitowanych odcinków seriali. Napisałam też bardzo dużo materiału, który nigdy nie był wyemitowany. Jestem wciąż przed moim debiutem fabularnym. Uczę scenariopisarstwa. Organizuję warsztaty, szkolenia na zlecenia producentów scenariuszy telewizyjnych, buduję zespoły scenariuszowe do seriali, no i wykładam scenariopisarstwo. W głównej mierze współpracuję z Warszawską Szkołą Filmową, ale także z innymi uczelniami, z Collegium Civitas. No i często pojawiam się na przykład na festiwalach filmowych, gdzie prowadzę jakieś warsztaty filmowe. Właśnie warsztaty scenariopisarstwa. Więcej informacji o mnie i tym, czym się zajmuję, znajdziecie oczywiście na stronie scenariopisarstwo.pl oraz StoryLab Pro. To jest nowe miejsce w Warszawie, które tworzymy dla scenarzystów. Takie miejsce stacjonarne, gdzie się mogą scenarzyści spotkać, pisać, mogą spotkać producentów, reżyserów, więc to jest ten kierunek, to jest to, czym ja się zajmuję. Przetłumaczyłam także na język polski książkę Lindy Aronson. To jest książka, taki bardzo zaawansowany podręcznik pisania scenariuszy. Pierwsze 200 stron tej książki opowiada o tym,
co opowiadają inne książki o scenariopisarstwie, a pozostałe 300 ponad stron to już są techniki takie mocno zaawansowane scenariopisarskie. Z tego co wiem, książka niestety już pierwszy nakład się wyprzedał, więc w tej chwili jakby no jest to jakiś tam drugi obieg, którym ona funkcjonuje. Mam nadzieję, że drugie wydanie tej książki ukaże się niebawem, bo to faktycznie bardzo wartościowa lektura. Bardzo nam zależało, żeby to przetłumaczyć na polski. No dobrze, to może tak, przejdźmy do tego, co chciałabym dzisiaj z Wami zrobić. Jak widzieliście, tytuł naszego spotkania to jest właśnie jak pisać scenariusze w krótkich formach fabularnych. Chciałabym poruszyć takie sprawy, czyli temat i przesłanie, dlaczego są ważne, będę rozwijać to za chwilę. Pomysł, jak szukać dobrego pomysłu i jak właśnie zmotywować się do tego, żeby poszukać dalej, tak? Nie zatrzymywać się na pierwszym. Porozmawiamy chwilę o bohaterze, co sprawia, że bohater jest ciekawy i to, co jest najważniejsze dla nas dzisiaj, czyli opanujemy strukturę trzech aktów. Część z Was była na moich warsztatach, które prowadziłam dla Centrum Edukacji Obywatelskiej jesienią, więc dla Was będzie to powtórka, utrwalenie jakiejś wiedzy. Dla tych, których jest to nowa wiedza, będzie dostępne nagranie, także z tego nagrania też korzystajcie. Na koniec, tak jak powiedziałam, bardzo bym chciała też poodpowiadać na Wasze pytania. Wspomnę też o pewnej ważnej kwestii, czyli o korzystaniu z materiałów z otwartych zasobów. I na koniec, ostatnie 15 minut chciałabym poświęcić na to, żebyśmy sobie porozmawiali, odpowiedzieć na pytania. Czy to, co teraz powiedziałam, jest jasne? Czy macie jakieś pytania w tej chwili? Łysy krzyczy elo. No elo, Łysy. Wszystko jest jasne. Krystian mówi, że tak. Małgorzata mówi, że jasne jak słońce, jak słońko. Jakub, no to świetnie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, przejdźmy do rzeczy, no i pierwsza rzecz, o której chciałabym opowiedzieć, to jest temat. Temat Waszego filmu. Jeżeli bierzecie się do jakiejś opowieści, niezależnie czy to jest film, czy to jest opowiadanie, które macie zadane w szkole, czy opowiadanie, które piszecie sobie do szuflady, czy książka, jakakolwiek twórczość, ważne, żeby wiedzieć, o czym to jest. I to jest takie pytanie, które naprawdę bardzo, bardzo często wraca. Ja Wam powiem, że przeczytałam scenariuszy bardzo dużo. No, te wszystkie, które pisałam i pisaliśmy wspólnie, to czytałam. Jestem jurorem w konkursach scenariuszowych, między innymi w konkursie na serial telewizyjny, który organizujemy przy okazji festiwalu Scriptfiesta. Do tego konkursu przeczytałam już chyba 1000 projektów. Słyszałam kilkaset pitchów. Co się często pojawia? Właśnie brak tematu. To znaczy, my, ludzie twórczy, ludzie, którzy piszą, nie mają problemu z wyobraźnią. Problem jest właśnie z okiełznaniem tej wyobraźni. A okiełznanie tej wyobraźni chodzi o to, żeby się faktycznie skupić na jednej rzeczy. Co to jest ten temat filmu? Jeżeli pójdziecie do kina albo obejrzycie sobie w domu z przyjaciółmi film, to jesteście w stanie powiedzieć, to jest film o miłości. To jest film o samotności. To jest film o wolności. I to jest to, co mam na myśli, mówiąc temat. Że tak naprawdę każda historia, którą opowiadacie, służy Wam temu, żeby opowiedzieć o jakimś temacie. Teraz, co jest bardzo ważne w tym właśnie temacie, ja przejdę teraz do. A, no niestety, coś mi technologia dzisiaj. Dobrze, to nie będę się w to bawić. Słuchajcie, w takim razie tak. Ważny jest stosunek każdej postaci do tematu, który zapodaliście. Czyli, jeżeli wasza historia jest na przykład historią o miłości, to wasz główny bohater, załóżmy, że bohaterem głównym jest Rysiek. Wasz główny bohater myśli coś o miłości, ma jakieś zdanie na temat miłości. Mówi, miłość przenosi góry. No dobrze, czyli w naszym centrum opowieści mamy temat miłość. I mamy bohatera głównego, który mówi, miłość przenosi góry. Jak mamy bohatera głównego, czyli protagonistę, zazwyczaj pojawia się też antagonista, żeby ten protagonista miał się z czym zmagać. Jeżeli Rysiek mówi, miłość przenosi góry, to jakie zdanie na temat miłości powinien mieć antagonista? Możecie spróbować rzucić swoje sugestie na czacie.
Czyli jeżeli dla głównego bohatera miłość, która jest tematem naszego filmu, to jest hasło miłość przenosimy, co o miłości myśli antagonista? Miłość nie istnieje, dokładnie. Dokładnie. Miłość jest do dupy, pisze Jolanta. No, od przedwczoraj bardzo modne słowo w Polsce. Nie od wczoraj, może, ale to nie chodzi o te rejony. Jolanta, spokojnie. Dobra. Jolanta została. Miłość niszczy osobowość. Dobra, czyli czujecie ten, do czego zmierzam. Jeżeli mamy bohatera, który w jakiś sposób odnosi się, główny bohater, do głównego waszego tematu, mamy antagonistę, który odnosi się w odwrotny sposób do tego tematu. I teraz każda postać, którą wsadzicie w historię, będzie miała jakiś stosunek do waszego głównego tematu. Co wam to da? Da wam to, że historia będzie spójna. I to jest to, co powiedziałam, że scenarzystom, pisarzom nie brakuje wyobraźni. To nie jest żaden problem mnożyć postaci, mnożyć historię, mnożyć wydarzenia. Ważne jest o to, że ważne jest skupić na jednej rzeczy, tak? Czyli jeżeli znajdziecie sobie temat waszego filmu, to będziecie mogli skupić się i wszystko budować wokół tego. Mam nadzieję, że to jest jasne. No i biegniemy dalej. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której powiem Wam, tak jak czytam te scenariusze i czytam też jakby i scenariusze konkursowe, i scenariusze popularne, kolejna naprawdę ważna rzecz, czyli przesłanie. Powiem Wam, że myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że przynajmniej połowa scenariuszy, które czytam, nie ma przesłania. Więc jeżeli Wy jako autorzy pomyślicie o tym przesłaniu, to już lądujecie w tej grupie scenariuszy, czy grupie tekstów, które wykonały większą pracę i faktycznie mają troszeczkę większy sens. Co to jest to przesłanie? Przesłanie to jest to, o czym chcesz opowiedzieć. Co chcesz powiedzieć tą swoją historią? Dlaczego siadasz i piszesz to opowiadanie, inwestując swój czas? Co chcesz tym powiedzieć? Tak jak pamiętacie, czytało się bajki, no to jest bajka, 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 a morał z tego taki. Zawsze na koniec bajki był jakiś morał. Fajnie, jeżeli na końcu waszej opowieści też będzie jakiś morał. Czy ten morał będzie wypowiedziany ustami jakiejś postaci, czyli w dialogu? Czy ten morał pojawi się gdzieś na ścianie, jako taka myśl zamykająca? Czy w jakiś sposób użyjecie swojego kunsztu pisarskiego po to, żebym ja jako czytelnik, albo ja jako widz, ja jako odbiorca mogła sobie pomyśleć, ach, zawsze mam drugą szansę w życiu, tak? Albo fajnie wziąć życie w swoje ręce. To jest to przesłanie, czyli co chcecie powiedzieć swoją historią. Czyli znowu, jeżeli na przykład tematem waszej historii byłaby miłość, to przesłaniem mogłoby być miłość zawsze zwycięża. Przesłanie to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Często pisarze i scenarzyści boją się banalizowania, boją się, że to ich przesłanie jest takie ultra proste. I powiem Wam pewną rzecz. Banalne przesłania są najfajniejsze, dlatego że naprawdę najłatwiej je odczytać. Jeżeli zrobicie przesłanie, które będzie skomplikowane, będzie miało złożoną formę, trudno będzie wyjść z taką myślą. Tak? Natomiast jeżeli zrobicie miłość zawsze zwycięża, albo właśnie życie jest do niczego, tak? Albo życie, tam miłość jest do niczego, miłość nie istnieje. Super, jeżeli chcecie opowiedzieć taką opowieść i macie takie przesłanie do przekazania, fajnie, to jest zawsze wasza opowieść, tak? To nie zawsze musi być pozytywne. To może być negatywne, jeżeli akurat chcecie opowiedzieć smutną historię, proszę bardzo, możecie mieć smutne przesłanie. No i fajnie. Czy są jakieś pytania odnośnie tego, co omawiałam do tej pory? Nie, no to fajnie, to lecimy dalej. Dobrze, bohater. W każdej historii musi być bohater. To chyba z tym się zgodzimy, prawda? Zobaczmy w takim razie. Każdy bohater, i to jest bardzo, bardzo też taki prosty zabieg pisarski, natomiast jeżeli poświęcicie 5 minut na
wypisanie sobie albo przemyślenie, albo na 5, albo ale więcej minut. Natomiast jeżeli poświęcicie chwilę na to, żeby odpowiedzieć na te rzeczy, które tutaj mówię, znowu zbuduje wam się pełniejsza historia, zbuduje wam się ciekawszy bohater. Co jest ważne? Pierwsza sprawa zawsze, jak określamy bohatera, żeby wiedzieć, jaki bohater ma cel. Co to znaczy, jaki bohater ma cel? To jest po prostu pytanie, czego bohater chce? Czyli jeżeli mamy tego Ryśka, a historia jest o miłości, i Rysiek ma 16 lat i chciałby bardzo zaprosić swoją koleżankę z klasy Baśkę na randkę, to jest jego celna opowieść. Tak? Bardzo chciałby zaprosić Basię na randkę. I być może ta opowieść będzie o tym, jak on się stara, jak próbuje przełamać siebie, własne opory, albo lęki, albo nieśmiałość, albo jak do tej Basi się zbliżyć. Dobrze. Teraz kolejną bardzo ważną rzeczą, która jest istotna przy budowaniu fabuły, bo bohater jest częścią tego procesu budowania fabuły, to jest motywacja bohatera. Czyli jak już wiemy, czego bohater chce, czyli na przykład Rysiek chciałby pójść na randkę z Basią. Motywacja, dlaczego? Dlatego, że myśli, że się w niej zakochał, tak? Albo dlatego, że ją kocha. Albo dlatego, że tutaj możecie sobie sami budować. Czyli pamiętajcie, większość podręczników, to też jest bardzo ciekawe, większość podręczników po pisaniu mówi, że bohater powinien mieć cel. Ja bym chciała, żebyście pamiętali taką rzecz. Cel i motywacja. Bo motywacja może wam pomóc przeprowadzić bardzo niewiarygodne wątki. Czyli jeżeli dobrze umotywujecie nawet bardzo wątpliwe działanie, jeżeli dobrze to umotywujecie, to się sprzedaje. Dobra, konflikt. Konflikt napędza akcję. To jest takie hasło, które znają wszyscy scenarzyści, wszyscy twórcy, pisarze. Konflikt napędza akcję. Czyli co to jest ten konflikt? Konflikt to nie znaczy, że postaci dwie się kłócą. Konflikt to jest to, z jakimi przeszkodami mierzy się wasz bohater. Mamy trzy rodzaje konfliktu. I teraz możecie sobie zrobić notatki. Konflikt zewnętrzny, czyli taki, gdzie bohater zmaga się ze światem zewnętrznym. Jak łatwo to określić, czy konflikt faktycznie jest zewnętrzny, gdzie jedna strona, czyli bohater, angażuje się emocjonalnie w ten konflikt, a druga strona nie angażuje się emocjonalnie w ten konflikt. Czyli jeżeli mamy bohatera, który zmaga się z systemem, oglądaliście pewnie wszyscy Matrix. Jeżeli bohater zmaga się z systemem, bohater angażuje się emocjonalnie w system, jeżeli a system niespecjalnie angażuje się emocjonalnie. Jest konflikt zewnętrzny, gdzie tylko jedna strona jest zaangażowana emocjonalnie. Czyli przykład walka z systemem. Znowu, konflikt zewnętrzny to są na przykład zmagania z siłami natury. Jeżeli ktoś idzie przez pustynię, zmaga się z gorącem, z słońcem, z głodem, no to znowu mamy tak, bohatera, który angażuje się emocjonalnie w konflikt, bo chce przeżyć, i pustynię, która nie ma się jak emocjonalnie zaangażować w ten konflikt. Czyli powtarzam, konflikt zewnętrzny. Bohater angażuje się emocjonalnie, druga strona nie. Konflikt lokalny, gdzie mamy dwie postaci, które obie angażują się emocjonalnie w konflikt. Czyli to może być człowiek, człowiek, to może być człowiek, zwierzę, 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 no bo mamy też filmy o zwierzętach, tak? Mamy dwie postaci, które ze sobą w jakiś sposób się konfliktują. I trzeci rodzaj konfliktu to jest konflikt wewnętrzny, gdzie obie racje, obie strony konfliktu znajdują się wewnątrz bohatera. I to są te wszystkie sytuacje, to są naprawdę bardzo ciekawe sytuacje na ekranie, w powieściach także, gdzie bohater staje przed jakimś wyborem, gdzie bohater musi zdecydować, czy idzie w tą, czy idzie w tamtą, czy zrobi to, czy zrobi to. Często są to takie dylematy moralne. Pamiętajcie, obie strony konfliktu są wewnątrz bohatera. No dobrze, no to jeszcze raz. Konflikt zewnętrzny, lokalny i wewnętrzny. To są podstawy, które są potrzebne do rozpisywania historii. I bardzo ważne, porażka. Że bohater, jeżeli coś ma jakiś cel,
Fajnie jest, jak mu się nie udaje. To znaczy, dla bohatera nie jest to fajne, natomiast dla nas, jako widzów, to jest ciekawe, dlatego że wtedy oglądamy albo czytamy, żeby się dowiedzieć, jak bohater sobie z tym poradzi. I teraz tak. Porażka jest bardzo ważna, no bo wtedy się robi historia, tak? Jeżeli bohaterowi się nie udaje. Czyli jeżeli naszemu Ryśkowi nie uda się zaprosić za pierwszym razem Basi na randkę, no to czy się podda? Czy spróbuje w jakiś inny sposób do niej podejść? I fajnie byłoby, żeby spróbował, tak? Bo wtedy zaczynamy lubić tego bohatera, bo ten bohater działa. Powiem Wam jeszcze jedną sztuczkę, i ta sztuczka znowu ma trzy twarze, trzy odsłony porażki. No bo teraz tak, zobaczcie, gdybym ja na przykład chciała na dzisiejsze spotkanie pożyczyć mikrofon od kogoś, bo nie mam na przykład mikrofonu i mi zależy. Idę do mojego sąsiada Jacka i mówię: Jacek, pożycz mi mikrofon. A Jacek mówi: nie. No dobra, no to idę do sąsiadki Marianki i mówię: Marianka, pożycz mikrofon. A Marianka mówi: nie. No to idę do trzeciego sąsiada Andrzeja, mówię: Andrzej, pożycz mikrofon. A Andrzej mówi: nie. No fajnie, no to postać sobie pochodziła po sąsiadach, jakby historia cały czas się powtarza. To znaczy, idzie postać, puka, mówi: pożycz, druga postać mówi: nie. Po czym mamy replay. Trzy razy ten sam motyw. Jest to monotonne, jest to nudne. Co można zrobić, żeby tę historię, czyli żeby te porażki zróżnicować? Jak zauważyliście, pierwsza twarz porażki to jest właśnie nie. Tak? Jeżeli słyszymy nie, czyli bohater coś chce, nie udaje mu się. No dobrze, więc poszłam do Jacka, mówię: pożycz mikrofon. Jacek mówi: nie. Pukam obok do drzwi Marianki, mówię: Marianka, pożycz mikrofon. A Marianka mówi: tak, pożyczę ci, ale. Musisz mi oddać mąkę, albo no, zapłać mi 50 zł. Albo tak, pożyczę ci, ale jest zepsuty. Czujecie? Zobaczcie, historia robi się ciekawsza, bo nie mam znowu tego samego, że Marianka pożycz. Nie, tylko mam jakiś inny sposób porażki. No dobrze, czyli Marianka mi nie pożyczy. Czyli powiedziała, że pożyczy, że powiedziała tak, ale. No ja niestety tego warunku nie mogę spełnić, więc pukam do drzwi Andrzeja. Mówię: Andrzej, pożycz mikrofon. A Andrzej mówi: nie pożyczę, a co gorsza, zepsułaś mi mikrofon, który ci pożyczyłem tydzień temu, więc właśnie sobie przypomniałem, że musisz mi jeszcze oddać za poprzedni mikrofon. Czujecie? Oczywiście można by się bawić, natomiast co bym chciała, żebyście wynieśli z tej opowieści, że są trzy twarze porażki, czyli w jakiś sposób trzy rodzaje takiego rozwiązania, gdzie bohaterowi się nie udaje. Czyli bohaterowi się nie udaje, po prostu na nie. Bohaterowi się nie udaje, bo mogło się udać, ale był dodatkowy warunek, który nie mogli spełnić. I trzecia twarz porażki, nie i co gorsza, czyli nie udało się i wylądował w jeszcze gorszych tarapatach. Czy do tego są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Widzę, że Wojtek zadał pytanie o łączenie trzech konfliktów, i to jest bardzo dobre pytanie, bo przeprowadzenie bohatera przez opowieść to jest właśnie umiejętność połączenia trzech różnych konfliktów. Jeżeli budujesz scenę i wydaje ci się, że scena jest nieciekawa, zobacz, ile masz konfliktów w scenie. Jeżeli w scenie masz na przykład tylko konflikt lokalny, czyli postać na postać, a dodasz do tego jeszcze konflikt wewnętrzny, gdzie bohater musi podjąć wybór, to wtedy masz już dwa konflikty w obrębie jednej sceny. Także bardzo, bardzo dobre pytanie, Wojtek. Brawo. No dobrze, czyli podsumowując, jak tworzymy bohatera? Warto pomyśleć o tym, jaki jest jego cel, jaka jest jego motywacja. Warto pamiętać o konfliktach i o tym, żeby bohater zmagał się z porażką. No dobrze, i teraz przechodzimy do tej głównej części naszego dzisiejszego spotkania. To jest struktura trzech aktów. I teraz, żeby sprawę wyjaśnić, proszę bardzo, akt pierwszy, akt drugi, akt trzeci. Prawdopodobnie tak, jak się uczyliście na polskim, że mamy po powieści wstęp, mamy rozwinięcie i mamy zakończenie. W filmie mówimy o tym, że pierwszy akt to jest ekspozycja, drugi akt to są komplikacje, a trzeci akt to jest finał. To jest akt finałowy. I teraz, no ja wiem, że macie dzisiaj dużo nowych wiadomości, szczególnie ci, którzy są po raz pierwszy na tym spotkaniu. Natomiast
chciałabym, żebyście się teraz bardzo, bardzo skupili, dlatego że trzy akty to jest podstaw budowania narracji w ogóle. Jeżeli opanujecie trzy akty, będziecie mogli pisać i opowiadania, i scenariusze, zarysowywać historię i wasze normalne zadania szkolne, gdzie macie do rozpisania jakąś rozprawkę, czy właśnie opowiadanie na zadany temat. Dlatego zachęcam, żeby się skupić. Uważajcie, chłońcie tę wiedzę. Uwaga, zaczynamy. Struktura trzech aktów ma swoje elementy. Zawsze opowieść, mówię o standardowym prowadzeniu narracji, nie mówię o nielinearnym. Nielinearnym narracji to już jest wyższa szkoła jazdy, ale też potrzebna jest bardzo dobra znajomość trzech aktów. No więc tak, w historii z trzema aktami historia zawsze zaczyna się od przedstawienia normalnego świata. To jest ten początek, to jest taka zupełna ekspozycja tego, w jakim świecie żyje bohater. I ja może tutaj, ponieważ jest wiele osób, które nie było na tych moich zajęciach, będę się odnosić także do tej historii o Kopciuszku, żeby zobrazować przebieg trzech aktów. Zobaczmy w takim razie normalny świat historii o Kopciuszku, jak wygląda. Jest dziewczynka, która jest pomiatana przez swoją macochę, przez dwie przyrodnie siostry, które są córkami tej macochy. Jej tata jest pod pantoflem, a jej mama nie żyje, tak? No i ona tam zamiata, chodzi w łachmanach, generalnie jest taką jakby służącą w tym domu. No dobrze. Czy już lubimy tą bohaterkę? No tak, zaczynamy jej współczuć. I zobaczcie, współczucie jest bardzo mocnym narzędziem w ręku autora. Jeżeli uda Wam się zbudować współczucie, nie pożałowanie i litość, współczucie do postaci, to ja jako odbiorca już chcę śledzić losy tej postaci, już chcę tę historię śledzić. No dobrze, zobaczcie, co się dzieje, gdy pojawia się zakłócenie. Czyli przedstawiliśmy normalny świat ciuszka, gdzie żyje, aż tu pewnego dnia pojawia się goniec z wiadomością, że w pałacu księcia będzie bal i na tym balu książę wybierze sobie żonę. Zobaczcie, co się dzieje z nami jako odbiorcami. W momencie, kiedy współczujemy bohaterom od samego początku i pojawia się szansa na to, żeby być żoną księcia, od razu chcemy, żeby to ona była żoną księcia. Tak to działa. No dobrze, czyli pojawia się zakłócenie. Przedstawiliśmy normalny świat. Przedstawiliśmy normalny świat i pojawiło się jakieś zakłócenie. Coś, co ten świat normalny, te rutyny zaburza. Tutaj jest to goniec. No dobrze. Goniec zaprosił na bal. Czy Kopciuszek jedzie na ten bal? No nie. Dlaczego? Bo macocha nie pozwala. Bo siostry są piękniejsze i to siostry bardziej zasługują na to, żeby być, która z nich, żeby była żoną księcia. Czyli Kopciuszek nie jedzie na bal. Wszyscy pojechali, Kopciuszek został i sprząta. Zobaczcie, też takie bardzo charakterystyczne, że mamy jakiś zew przygody, ale bohater jeszcze od razu nie wchodzi w przygodę. Aż pojawia się pierwszy punkt zwrotny. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. Naprawdę zachęcam Was, żebyście się skupili mocno nad tym ćwiczeniem. Zakłócenie prowadzi do pierwszego punktu zwrotnego. To, co się wydarzyło tutaj w Waszej historii, doprowadzi do tego, co się dzieje tutaj. Czyli te dwa elementy się wiążą. Co jest pierwszym punktem zwrotnym w historii o Kopciuszku? Pierwszym punktem zwrotnym jest to, że pojawia się wróżka chrzestna, która mówi, możesz jechać na balu. Zobaczcie, zwracam jeszcze raz uwagę na to, że bardzo chcieliśmy już tutaj, żeby Kopciuszek był żoną księcia, ale Kopciuszek nie ma szansy być żoną księcia, a tutaj już ma szansę. I teraz znowu, zróbcie sobie notatki. Trzy rzeczy, które robi pierwszy punkt zwrotny, poza tym, że wynika z zakłócenia. Pierwszy punkt zwrotny wprowadza bohatera w nowy świat, czyli co? Kopciuszek pierwszy raz pojedzie do pałacu i będzie miała szansę na to, żeby być żoną księcia. Druga sprawa. Pierwszy punkt zwrotny ma potencjał wygenerować dużo komplikacji. I trzecia sprawa, bardzo, bardzo ważna. Pierwszy punkt zwrotny zadaje ostatecznie pytanie dramaturgiczne. Co ja mam na myśli? Od tej pory oglądamy, jeżeli to jest film, oglądamy ten film, żeby zobaczyć, czy Kopciuszek będzie. Powiedziałam,
Ostatecznie stawia pytanie dramaturgiczne, ten pierwszy punkt zwrotny. Dlaczego ostatecznie? Bo zobaczcie, to pytanie już było zajawione w zakłóceniu. Już tutaj Kopciuszek miała szansę być żoną księcia, albo tak myśleliśmy, albo tak chcieliśmy, natomiast nie mogła jechać na ten bal. Tutaj jedzie na bal. Czyli od tej pory jesteśmy już w historii i zobaczymy, czy Kopciuszek będzie żoną księcia. Czujecie to? No dobrze. Powtórzę, co robi pierwszy punkt zwrotny. Wprowadza bohatera w nowy świat. Ma potencjał wygenerować dużo komplikacji, czyli dużo fajnych rzeczy może z tego wyniknąć. Plus ostatecznie stawia pytanie dramaturgiczne. I teraz zastanówcie się, co może wyniknąć z takiej historii, jak dziewczyna po raz pierwszy jedzie do pałacu. No tak, może się zachować, może nie wiecie, jak się zachowywać. Może nie umieć chodzić na obcasach, bo przecież dostała piękną suknię na obcasach, nie wie, jak się zachować w pałacu, nie wie, jak się je, potrafi, może naprawdę wiele fopa popełnić, może kogoś obrazić. No tutaj wyobraźnia nie zna granic. Zobaczcie sobie, pierwszy punkt zwrotny, jeżeli jest mocny, można na nim robić burzę mózgu i wygenerować naprawdę bardzo, bardzo dużo pomysłów. Może znaleźć męża, oczywiście, no o to chodzi ostatecznie. No dobrze, czyli tak, zobaczcie, cały ten drugi akt to są właśnie te komplikacje historii, które wynikają z konsekwencji pierwszego punktu zwrotnego. Drugi punkt zwrotny to jest punkt, który kończy akt. Drugi punkt zwrotny kończy drugi akt. Czyli jak już przeszliśmy przez te wszystkie fajne komplikacje, które się mogły wydarzyć w drugim akcie, mamy drugi punkt zwrotny. I teraz chciałabym zwrócić po raz kolejny uwagę, teraz skupcie się bardzo, bo to znowu nie we wszystkich książkach to jest. To jest właśnie geniusz Linda Ronson, o której książce wcześniej mówiłam, jak ona fantastycznie traktuje ten drugi punkt zwrotny. Podzieliła drugi punkt zwrotny na dwie części. Pierwsza część drugiego punktu zwrotnego to jest najgorszy moment dla tego bohatera w tej historii. Co jest najgorszym momentem dla Kopciuszka w historii o Kopciuszku? To jest moment, kiedy wybija północ, a Kopciuszek zapomniała się na tym balu. Tak jej się świetnie tańczyło z tym księciem, że po prostu zapomniała, że musi wyjść o północy, północ wybija, ona przerażona po tych schodach biegnie, wszystko znika. A to Felek nie znika, no ale na to już przymykamy oko, bo jesteśmy tak zaangażowani w historię, że wszystko nam jedno, a przecież pan to Felek jest fabularnie potrzebny. Czyli najgorszy moment w tej historii dla tego bohatera, to jest pierwsza część drugiego punktu zwrotnego. I bardzo fajnie właśnie, żebyście komplikacje robili w ten sposób, żeby ten naprawdę najgorszy moment wylądował o tutaj, tutaj, tutaj. Druga część drugiego punktu zwrotnego to jest podjęcie decyzji o działaniu. No i teraz tak, Kopciuszek może nie jest najlepszym przykładem, no bo kto zaczyna działać w Kopciuszku? Kto podejmuje działanie? Książę podejmuje działanie, tak? Czyli to książę szuka tego właścicielki, tego pantofelka, bo wie, że to będzie jego przyszła żona. No dobrze, czyli zobaczcie, w historiach, gdzie mamy dosyć bierną postać, gdzie tak naprawdę tutaj ona nie za bardzo działa, bo poddała się w normalnym świecie, poddała się temu życiu, w którym funkcjonuje, potem nie może jechać na bal, to została i dopiero jak pojawiła się wróżka chrzestna i pchnęła ją w ten drugi świat, to co jej się w życiu wydarzyło. Czyli ten drugi akt to jest tam, gdzie Kopciuszek w jakiś sposób się cieszy swoją historią, natomiast potem znowu przestaje działać. Bardzo dobry przykład biernej bohaterki, gdybyście budowali historię o biernych bohaterach, to jest taki dobry schemat do wykorzystania. Natomiast wiemy no, w filmach, gdzie jest nie wiem, Bruce Willis jak dostanie tutaj ostro, to tutaj nie pójdzie płakać w kącie, tylko normalnie otrzepie kurz z rękawa i pójdzie walczyć dalej. Bo podejmuje działanie. Tak samo we współcześniejszych filmach z mocnymi kobiecymi postaciami, no postać działa sama. No dobrze, czyli powtarzając, drugi punkt zwrotny, to najgorszy moment w tej historii dla tego bohatera plus podjęcie decyzji o działaniu, które prowadzi nas do kulminacji. Czyli tutaj książę zaczął szukać wielki pantofelka. Co jest w kulminacji? Pantofelek pasuje na tę jedną stopę i to jest stopa Kopciuszka. Co to robi? To odpowiada na pytanie, które mieliśmy w pierwszym punkcie zwrotnym. Pamiętacie? Pierwszy punkt zwrotny ostatecznie zadał pytanie,
Pierwszy punkt zwrotny ostatecznie zadał pytanie dramaturgiczne. Czy Kopciuszek będzie żoną księcia? I co mamy? W kulminacji mamy odpowiedź na pytanie. Ta-da! Będzie żoną księcia. To, co teraz tutaj Wam przedstawiłam, to jest najważniejsza, najbardziej podstawowa teoria, jeśli chodzi o budowanie narracji. Zobaczcie. Mamy kilka punktów. Normalny świat, zakłócenie, coś zaburza rutynę bohatera. Zakłócenie prowadzi do pierwszego punktu zwrotnego, który wprowadza bohatera w nowy świat. Ma potencjał wygenerować dużo komplikacji. Ostatecznie stawia pytanie dramaturgiczne. Wprowadza nas to w drugi akt, gdzie wiele się dzieje. Drugi akt kończy się najgorszym momentem dla tego bohatera w tej historii oraz decyzją o podjęciu działania, a to prowadzi nas do kulminacji, która odpowiada na pytanie zadane w pierwszym punkcie zwrotnym. Dzięki takiej prostej konstrukcji macie spójną opowieść. Tak jak Wam mówiłam na początku, ludzie twórczy nie mają problemu z wyobraźnią. Wyzwaniem jest okiełznanie tej wyobraźni i zarysowanie historii, która będzie spójna. I to jest właśnie trik na to, żeby zarysować spójną historię. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wasz główny bohater, czyli w przypadku mamy Kopciuszka, jest we wszystkich tych punktach kluczową postacią. Czyli normalny świat przedstawiamy, Kopciuszka, zakłócenie, Kopciuszek się dowiaduje. Pierwszy punkt zwrotny, Kopciuszek może jechać na bal. Drugi punkt zwrotny, Kopciuszek ucieka z balu. Kulminacja, Kopciuszek przymierza, buduje, Kopciuszek może być żoną księcia. Czujecie to? Także pamiętajcie zawsze, wasz główny bohater musi być we wszystkich dramaturgicznie ważnych punktach. I to są te właśnie dramaturgicznie ważne punkty historii, które Wam tutaj zarysowałam. Zobaczcie, nawet tutaj w tym trzecim akcie, gdy inicjatywę i działanie podjął książę, to Kopciuszek jest w tym punkcie kulminacyjnym. No dobra, to teraz chciałabym podać Wam jeszcze jeden fajnie narracyjny punkt, ważny. Ja rozumiem, że tutaj widzę, że tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej już Was upomina, żebyście się skupili na tym, co oglądacie. Rozumiem, że to fajna taka lekcja jest, gdzie się można troszeczkę rozluźnić. I rozumiem, że będzie dostępne nagranie, z którego można korzystać. Mam taką prośbę. Ci, którzy mają fan z tego, że jest takie fajne webinarium, proszę Was o to, żebyście nie przeszkadzali tym, którzy faktycznie chcą się czegoś nauczyć, bo to jest wiedza, która jest naprawdę bardzo cenna. Ja spotykam zawodowych scenarzystów, zawodowych pisarzy, którzy nie znają tych podstaw. W momencie, gdy się tego nauczą, naprawdę im to się fajnie przekłada na pracę zawodową i normalnie na pracę, która sprawia przyjemność. Także Wam się może to przydać na przykład przy pisaniu Waszego opracowania. No dobrze, wracając do trzech aktów. Jeszcze jedna fajna sprawa odnośnie trzech aktów. Zobaczcie, ten drugi akt jest faktycznie bardzo długi i pisarze, scenarzyści często mają problem właśnie z tym drugim aktem. Co zrobić, żeby on faktycznie jakby był ciekawy? Pierwsza sprawa, no wiadomo, jak jest pierwszy punkt zwrotny, silny, to wygeneruje dużo komplikacji, czyli dużo fajnych przygód. No dobrze. Punkt zwrotu to jest taki dodatkowy punkt zwrotny dla całej historii. Co to jest? Powiem Wam definicję tego. Definicja jest taka. To jest punkt, w którym Wasz bohater robi coś, czego nie zrobiłby na początku historii. To jest punkt, w którym Wasz bohater w jakiś sposób przełamuje swój kodeks moralny. Tutaj następuje jakaś wewnętrzna przemiana bohatera. No i teraz spróbujmy nagiąć to do historii o Kopciuszku. Zobaczcie, co się dzieje w tym drugim akcie. Są różne wersje bajki o Kopciuszku, taka, że Kopciuszek jedzie raz na bal, taka, że Kopciuszek jedzie trzy razy na bal, taka, że Kopciuszek jeździ przez cały tydzień na ten bal. Co się dzieje? Kopciuszek jest po raz pierwszy w pałacu, wraca do domu, myśli, o, jutro kolejna noc balowa. Jedzie do pałacu, książę ją zauważa, ale jeszcze nic się między nimi nie dzieje. Kolejna noc, książę ją zauważa, zaczynają tańczyć. Siostry Kopciuszka myślą sobie, co to za piękna dama, co to za piękna dama. Przyjeżdżają do domu i dalej rozważają, kto to był, kto to był. Ta piękna dama, z którą tańczył książę, kto to był, kto to był. I czy w tym momencie Kopciuszek wstaje i mówi, ja, to byłam ja?
No nie. Zobaczcie, Kopciuszek, który tutaj na początku został przedstawiony jako taka postać dobroduszna, serce na dłoni, ona nie kłamie, ona karmi ptaszki, myszki, pomaga mrówkom. Tutaj nagle nie ujawnia prawdy. Prawdomówna postać nie mówi prawdy, zataja prawdę. Dlaczego? Dlatego, że wie, że ma szansę zostać żoną księcia, bo książę już się nią zainteresował. I zobaczcie, zastanówcie się, budując swoją historię, czy oprócz tych punktów, o których wcześniej mówiłam, czyli normalny świat, zakłócenie, pierwszy, drugi punkt zwrotny, kulminacja, czy nie możecie jeszcze dodać punktu bez powrotu? Taki punkt bez powrotu buduje bardzo fajne napięcie, dodaje dodatkowej energii Waszej historii. Także zachęcam do rozważenia dodania jeszcze tego jednego punktu i pamiętajcie, w tym punkcie znowu centralnym elementem musi być Wasz główny bohater. No dobrze. No to proszę teraz bardzo o pytania. Czy macie jakieś pytania odnośnie trzech aktów? Zdaję sobie sprawę, że to dosyć złożone zagadnienie, zwłaszcza dla tych, którzy spotykają się po raz pierwszy z tym. Są kursy scenariopisarskie, gdzie o trzech aktach uczy się przez cały weekend na przykład. Natomiast tutaj w 20 minut wchłonęliście to, co jest podstaw budowania jakiejkolwiek narracji. W pigułce, czyli trzy akty w pigułce. Agata napisała świetne wytłumaczenie. Jeżeli będą jakieś pytania, też poproszę o pytania w tej ostatniej naszej części. Czy aktów może być więcej? Słuchajcie, to jest taka sprawa, pyta Katarzyna Michalska, czy aktów może być więcej? Aktów może być więcej, natomiast jeżeli chodzi o tę podstawę, to są trzy akty, to jest taka standardowa historia. Bardzo fajnym też schematem, jeżeli to Was interesuje, to jest metoda sekwencyjna. I tam jest właśnie 8 sekwencji. Każda z tych małych części jest podzielona na dwie sekwencje. One są fajnie opisane, co się dzieje w każdej sekwencji. Czyli pierwszy akt to dwie sekwencje, pierwsza część drugiego aktu to dwie sekwencje, druga część drugiego aktu to dwie sekwencje i trzeci akt to też dwie sekwencje. Czyli zainteresowanych odsyłam do tego, żeby sprawdzić, co to jest metoda sekwencyjna budowania narracji. No dobrze, skoro o trzech aktach już porozmawialiśmy, to otwieram się teraz na pytania i odpowiedzi. Przy okazji chciałam jeszcze parę słów powiedzieć o tym, co powiedziałam, jakby wcześniej w planie zajawiłam, że też będzie poruszanym tematem, czyli korzystanie z materiałów z otwartych zasobów. Dlaczego to jest ważne? Pracujecie teraz, ja nie jestem pewna, czy wszyscy, bo jesteście z różnych programów, natomiast pracujecie, budujecie swoje własne filmy. I teraz tak, jeżeli wykorzystacie w filmie na przykład muzykę, do której nie macie praw i nabycie praw do tej muzyki to jest no, wydatek albo duży wydatek, a przynajmniej no, nie taki wydatek, który chcielibyście ponieść, bo wolicie sobie nie, skoczyć do kina albo kupić lizaki. No to zastanówcie się nad taką opcją, żeby korzystać z materiałów, które są ogólnie dostępne. Są takie biblioteki, ja zaraz Agatę poproszę o rozwinięcie tematu. Natomiast jest to ważna kwestia, dlatego że jeżeli zrobicie jakiś projekt, w którym będzie na przykład muzyka, do której nie macie praw, to tego filmu nie można puszczać, na przykład na festiwalach. Agata, czy jesteś z nami? Tutaj już zaczynają się pojawiać pytania. Stach pyta, jak dobrze skonstruować postać Łotra czarnego charakteru? Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że na początku XXI wieku pojawiło się wiele takich postaci, które ciągną projekty i to są właśnie złe postaci. I teraz wiecie co? Ja spróbuję jednak zrobić myk. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj coś narysować. Czekajcie. Postaram się. Dobra. Pokażę Wam taki myk. To się nazywa diament charakterologiczny. Ja tego uczę też na moich kursach scenariopisarskich. To jest taka prosta technika, powiedzmy, określania charakteru postaci. Wygląda w ten sposób, że ustalamy sobie, słuchajcie, ustalamy sobie cztery, jeszcze może to.
określamy sobie cztery cechy bohatera. I teraz powiedzmy, gdybyście, o, to był taki diamencik albo góra lodowa, która się unosi, ja zaraz to zabrę, jak mi się uda. To jest tak, to są cechy, które widać, bohaterze to jest to, czego nie widać. Zobaczcie. Na górze możecie sobie określić cechę dominującą. Czyli cecha dominująca. Dominująca. Tutaj z drugiej strony określamy sobie cechę wspierającą. Oj, tego nie widać. Muszę to napisać na górze. Cecha wspierająca. Tu mamy cechę hamującą. Hamująca. I teraz tak, jeżeli postać jest na przykład radosna albo bardzo inteligentna, weźmy sobie, nie wiem, Dr. House mi przychodzi na myśl. No to jest tak, powiedzmy, bardzo inteligentny, mega specjalista, tak? Tutaj mamy mega specjalistę. Co jest cechą wspierającą? Jest jego inteligencja, bystrość umysłu. Co jest cechą hamującą? Czyli, co jest też ważne, i ja, czekajcie, spróbuję to Wam narysować teraz. Zmniejszę. Czyli tak, cecha wspierająca, tę cechę główną. Cecha hamująca, tę cechę główną. Czyli co wspiera jego bycie genialnym lekarzem? To, że jest mega inteligentny. Co mu przeszkadza? To, że jest bardzo niemiły dla ludzi, to znaczy potrafi być bardzo nieprzyjemny, tak? To mu nie pomaga w życiu, ale to jest też jego cecha. I pamiętajcie, że te cechy fajnie, żeby one też były naprzeciwko siebie. Dobra. Okej. Okay. Plus jeszcze mamy coś takiego jak ukryta. Cecha ukryta. Coś, co postać ukrywa. Czyli znowu coś, co jest naprzeciwko. Okej, okay, zaraz sobie porysuję to tam. Dobra. Czyli znowu coś, co jest naprzeciwko temu. Fajnie, żeby te cechy były daleko od siebie. Mam nadzieję, że to jest skomplikowane, co teraz mówię. Cecha ukryta. Co jest cechą ukrytą doktora Hausa? To, co jest uzależnione. Czy to wpływa na jego zachowanie? Tak, wpływa na jego zachowanie. Czy to jest pozytywna cecha? Czy to jest dobra rzecz dla geniusza, genialnego lekarza? Nie. To jest coś, co jest bardzo złe dla lekarza, żeby był uzależniony od czegoś. I teraz tak, to jest, jeżeli budujemy na przykład postać pozytywną. Jeżeli to odwrócimy, to znaczy, że będziemy budować postać negatywną, ale pełną, wielowymiarową. Czyli pierwsza rzecz, którą widzimy, jak spotykamy tego bohatera, to, że ten bohater jest zły, tak? I znowu rozbijamy sobie tego bohatera na cztery cechy. Jaka jest cecha, która wspiera to jego bycie złym? Jaka jest cecha, która mu przeszkadza? I teraz tak, tutaj cechą ukrytą dla złej postaci będzie pewnie jakiś przejaw dobra. I to jest coś, z czym można się fajnie pobawić. To znaczy, jeżeli bohater przechodzi jakąś taką przemianę wewnętrzną w tym punkcie bez powrotu, o którym mówiliśmy przed chwilą, to, czyli w połowie opowieści, to dla złego bohatera to będzie takie przełamanie się na dobre. Tyle tylko, że zobaczcie, jeżeli bohater zły przełamie się na chwilę na dobrego, to sobie co widz myśli? Myśli sobie, ojej, to on jednak jest dobry, to można mu zaufać. I wtedy, jak on wyjdzie z większą swoją złą mocą, to robi większe wrażenie niż jakby był cały czas zły. Czyli znowu takie przekliknięcie bohatera na chwilę na drugą stronę świetnie działa dla historii, dodaje nowej energii. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie. Agata, czy jesteś z nami i czy możesz rozwinąć temat korzystania z. Świetny fragment na temat bohatera. Pisze Karolina, dziękuję Ci bardzo. No, dużo jest tych fajnych ćwiczeń i sztuczek scenariopisarskich, którymi mogłam się podzielić. Czas mamy dzisiaj dosyć ograniczony. Dobra. Agata, czy chciałabyś rozwinąć temat korzystania z wolnych? O, zdaje mi się, że Agata zniknęła. No dobrze, w takim razie znowu, czy macie do mnie jakieś pytania? Mamy jeszcze spokojnie 12 minut na spotkanie.
Czy zawsze musi być happy end? Pyta Małgorzata. No to zadam to pytanie na forum. Jak wam się wydaje, czy zawsze musi być happy end? Nie, nie zawsze. Bardzo dobrze. Widzę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej się pojawia. Nie, nie zawsze musi być happy end. Są smutne historie i czasem, może nie wiem jak wy, ale ja czasem mam ochotę obejrzeć sobie historię, która jest smutna, nastraja mnie troszeczkę inaczej, bo mam taki nastrój. Także nie, nie zawsze musi być happy end. Jeżeli chodzi o happy end albo w ogóle o zakończenie, jeżeli prowadzimy bohatera, też jest fajnym zabiegiem to, że jeżeli na przykład bohater nie osiągnął celu, który sobie zamierzał osiągnąć, ale osiągnął jakieś moralne zwycięstwo, to mimo, że jest przegrana, czyli bohater celu nie osiągnął, czujemy, że bohater wygrał. Odwołam się teraz do filmu Rocky. Nie wiem, czy znacie ten film. Jeśli nie, no to zachęcam. To jest Sylwester, gra takiego boksera, który chce się zmierzyć z mistrzem świata i chce z nim wygrać na ringu. No i przy okazji, jak tam ćwiczy, poznaje jakąś dziewczynę, rozwija się tam między nimi jakieś uczucie. Sylwester Stallone, czyli Rocky, walczy, walczy, walczy. Wytrwał 15, to już jest naprawdę duże osiągnięcie, że 15 rund wytrzymał. Natomiast mistrzostwa nie zdobył. I jak koniec filmu jest taki, że jak Rocky ma mocno obitą twarz, bo ten mistrz świata go totalnie zmasakrował, on już nic nie widzi, tak ma oczy zakrwawione, a tutaj przez publiczność biegnie ta dziewczyna i krzyczy: kocham! I on ją kocha. Czyli zobaczcie, bohater chciał wygrać, nie wygrał, nie odniósł tego. No sorry za spoilowanie, jeżeli ktoś nie oglądał, czyli tak, nie osiągnął tego celu, który chciał, ale zdobył miłość. Czyli wygrał, tak? I to jest taki happy end. Natomiast mamy poczucie happy endu. Widzę, że Centrum Edukacji Narodowej próbuje się połączyć i to też wpływa na jakość naszego połączenia. Bogusława pyta, jaki jest mój ulubiony film albo serial. Wiecie, co parę rozmawialiśmy właśnie, że filmowcom się takich pytań nie zadaje, bo po prostu od pory dnia i od dnia zależy, jaką odpowiedź podamy. Także tutaj wymigam się od odpowiedzi. Chętnie porozmawiam o tym, jak się spotkamy kiedyś na dłużej przy kawie, to tak. Ale ostatnio bardzo mi się podobał, byłam na tym filmie Zwierzogłowy z dziećmi. Tak, także bardzo lubię te filmy też, które wychodzą od Pixara, Disneya. Dobrze, Centrum Edukacji, widzę, że coś tu pisze. Ja troszeczkę zwiększę okno czatu, żeby się zorientować, co się tutaj dzieje. Czekajcie. Linki do stron Centrum Edukacji. Stron prześlę w mailu kończącym webinarium. Marek prosi o spokój. Jakie mam? Ptaki latają chlupcze. Najlepszy film. Dobrze, ulubiony film teraz. No to teraz bardzo mi się podobało Inside Out. To znowu dla dzieci. Proszę mi kończyć. Czy można zastosować trzy akty w filmach krótkometrażowych? Tak. Oczywiście, że tak, i dlatego o tych trzech aktach tutaj mówiłam. Jeżeli spojrzycie sobie na dobrze zrobione reklamy, to 30-sekundowym, jakim jest film reklamowy, można zmieścić trzy akty łącznie z punktem bez powrotu. Także zaplanowanie sobie napisania filmu krótkometrażowego na trzech aktach, bardzo łatwa sprawa. Jeżeli sobie na przykład na każdy punkt, ten dramaturgiczny, włożysz jedno zdanie, to spokojnie zmieścisz to, jeżeli to jest film krótkometrażowy, pięciominutowy, na pięciu stronach taką opowieść bez problemu. Jeżeli masz dziesięciominutowy film krótkometrażowy, no to też nie ma problemu. Te akty bardzo dobrze przydadzą się tutaj do konstrukcji fabuły. Widzę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej usilnie próbuje się dostać na nasze spotkanie, ale chyba bezskutecznie. Dobrze, mamy jeszcze chwilę na pytania. Więc czy Zwierzogród, tak, Zwierzogród oglądałam, czy oglądałam Deadpoola, nie? Co jest najważniejsze w filmie dokumentalnym? W filmie dokumentalnym jest tak samo bardzo ważny temat i przesłanie.
Bo dokumentaliści raz zbierają materiały, ale potem ze zebranych materiałów muszą skonstruować ciekawą opowieść. I znowu przydają się do tego trzy akty i przydaje się właśnie usiądnięcie i zadanie sobie pytania właśnie, o czym jest ta opowieść, jeżeli to jest historia o miłości, o samotności. To według tego budujemy całą strukturę plus przesłanie. Co wy tym filmem chcecie opowiedzieć? Dobrze, dostałam wiadomość od Centrum Edukacji Obywatelskiej, że niestety nie ma odsłuchu i z prośbą, żebym to ja zamknęła dzisiejsze spotkanie. Dobrze, Agata, zamknę to spotkanie. W takim razie przełączę się jeszcze tutaj na to. Widzę jeszcze jakieś pytania, które się pojawiły. Jak zbudować bohatera w tak krótkim czasie? Powiem Wam, no, w tak krótkim czasie można, bo robimy to w ramach ćwiczeń na zajęciach ze studentami. Takie rzeczy robię. Natomiast faktycznie warto siąść nad bohaterem, pochylić się nad nim i pomyśleć o nim troszeczkę dłużej. No, zawsze inwestycja, taka myślenie nad projektem się zwraca później. Tak? Warto poświęcić nawet 2 godziny albo czasem parę lat na obmyślenie bohatera. Czy da się zrobić horror połączony z komedią? Oczywiście, że się da. Polecam może trochę Córki Dancingu ostatnie. Oczywiście, że się da i łączenie gatunków jest teraz bardzo popularne. Czy trzeba mieć bohatera w filmie dokumentalnym? W każdym filmie trzeba mieć. To jest też pytanie, które często prowokujemy ze studentem. Czy w każdym filmie musi być bohater? Tak. Nawet jeżeli twoim bohaterem jest myszka, albo jeżeli twoim bohaterem jest kamień, albo jeżeli twoim bohaterem jest coś, to zawsze jest to film, jest to historia jakiegoś bohatera. Widz musi się z bohaterem zidentyfikować i podążać jakby z jego historią. Jeżeli nie ma bohatera, ciężko stworzyć historię. Nie ma takich filmów, żeby właśnie nie było bohatera. No być może mówimy o jakiejś instalacji, czyli takim raczej dziele sztuki, w którym wszystko jest możliwe i nie wymagana jest struktura, powiedzmy, jakieś eksperymentalne dzieło sztuki, tak? Seria klipów czy coś. Natomiast tak, bohater zawsze musi być w filmie dokumentalnym. Także jak zbudować napięcie w czymś zwyczajnym i to będzie. A, jeszcze mamy chwilę. Jak zbudować napięcie w czymś zwyczajnym? Napięcie od razu Wam podam, bo to też jest bardzo fajny myk. Dobra, tutaj mamy. O, proszę bardzo, wzór na napięcie Wam piszę. Tyle dzisiaj fajnych sztuczek. Napięcie to. Napięcie równa się strach plus nadzieja. To jest prosty sposób na budowanie napięcia. Prosty, bo brzmi prosto, natomiast faktycznie czasem trzeba się nagłówkować. Zobaczcie, jeżeli macie bohatera, który wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i nie wiadomo, co tam będzie w tym pomieszczeniu, to już się boimy, tak? Ale za chwilę się okazuje, że tam nie ma strachu i mamy nadzieję, że bohater znajdzie to, czego szukał. Bohater wchodzi do środka, mamy nadzieję, o, teraz już będzie dobrze. A tu nagle okazuje się, że na przykład skrzyneczka jest zamknięta, a on nie ma klucza. I znowu przechodzimy w strach. Jeżeli sobie przeanalizujecie filmy, dobre filmy, które czujecie, że trzymają was w napięciu, zauważycie, że tam zawsze jest przeskakiwanie ze strachu do napięcia, ze strachu do napięcia. I to chodzi o to, co czuje widz. Niekoniecznie co czuje bohater, chociaż w momencie, gdy widz się identyfikuje i skleja z bohaterem, no to faktycznie do tego się sprowadza. Natomiast zazwyczaj mówimy o odczuciach, jakie ma widz. Bo całe budowanie filmu to nie jest po to, żeby spełnić wasze potrzeby stworzenia czegoś i zobaczenia swojego nazwiska na ekranie, że to wy zrobiliście ten film. Film robicie po to, żeby dostarczyć przyjemności swojej publiczności. A dostarczyć przyjemności to dostarczyć im właściwych emocji. Jedną z tych emocji, na przykład w niektórych filmach, jest budowanie napięcia. A to budujecie przez bawienie się strachem i nadzieją. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Czy Piła jest Pani zdaniem filmem trzymającym napięciu? Strach. Pytanie uważam za tendencyjne. Odpowiedz sobie sam. Dobrze.
Maciej podziękował. Z jakich stron legalnie pobierać muzykę do filmów, na przykład historycznych? To jest pytanie do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dostaniecie właściwe linki. Czy muszą być koniecznie dwa punkty zwrotne? Może być więcej. To jest struktura, którą Wam przybliżyłam i zachęcałabym, żeby nauczyć się budować filmy prawidłowo właśnie do takiej struktury Waszej opowieści. Pamiętajcie, że punkt bez powrotu, ten środkowy punkt też jest punktem zwrotnym. Niestety są ludzie, którzy mają pasję i robią piękne rzeczy, ale w tych czasach ciężko się wybić dla młodych ludzi z filmami. Faktycznie jest takie przekonanie, że ciężko się wybić. Tutaj muszę się z tym nie zgodzić. Robimy naprawdę wiele, żeby pomóc wszystkim zaistnieć w branży. Ten festiwal, który robimy, Skrypt Fiesta, też jest za darmo dla wszystkich. Każdy może wziąć w nim udział. Jeżeli nie może ktoś przyjechać na festiwal, zaczynamy go za miesiąc, już będzie 4 kwietnia przez cały tydzień, to robimy streaming online, więc można oglądać sesje z fantastycznymi przedstawicielami polskiej branży wizualnej i nie tylko. Poza tym, co jeszcze robię, organizuję sesje pitchingowe, gdzie scenarzyści mogą twarzą w twarz spotkać producentów. To jest coś, czego w Polsce wcześniej nie było. Te organizujemy w tym roku po raz czwarty. Nie trzeba się przebijać przez sekretarki, recepcję, żeby dotrzeć do producenta. Siedzimy twarz z producentem. Także jest takie przekonanie, że ciężko się przebić, natomiast faktycznie bardzo dużo się dzieje w tej chwili, żeby ułatwić kontakt producentom i scenarzystom. No dobrze, kochani, jest godzina 10. Zakończył się czas, który mieliśmy przeznaczony na to dzisiejsze spotkanie. Chciałabym jeszcze może króciutko podsumować to, czego się nauczyliśmy. Wiemy, po co określać temat i przesłanie filmu. Wiemy, co sprawia, że bohater jest ciekawy i jak budować bohatera. Wiemy, czym jest struktura trzech aktów, dlaczego warto.